Cześć, z tej strony Michał Mrozek, Pokochaj Fotografię. Witam Cię w kolejnym odcinku Tajemnic Ciemni Cyfrowej. To, co dziś się stanie, może zmienić Twoje życie. Pokażę Ci, jak Lightroom potrafi wyciągnąć z przepalonego, jasnego zdjęcia informacje. Mam tu taką fotografię, zapraszam Cię tu do środka, zobacz, która wygląda tak, że jakbym ją zobaczył, wiesz, na ekranie aparatu, zaraz po zrobieniu prawdopodobnie od razu bym ją usunął. Ale jest to dopiero początek. To, co teraz zobaczysz, pewnie Ci się spodoba. Po pierwsze, żebyś lepiej widział to, co będę robił, jak sobie włączę taki tryb before, after. Tak, żeby z lewej strony widzisz to, jak wygląda oryginalne zdjęcie, a po prawej stronie będziesz widział wszystkie moje zmiany. Zacznijmy od podstawowego suwaka w Lightroomie, mianowicie od ekspozycji. Zobacz. Przeciągając ekspozycję w lewą stronę, odzyskuję informacje z miejsc, w których wcześniej tych informacji nie było. Widzę rękę, której wcześniej nie było, która wydawała się przemyślana. Zaczynają się pojawiać kontury twarzy. W zasadzie to już sam ten ruch ekspozycją spowodował, że ja już tu widzę dużo, dużo więcej. To, czego mi brakuje na tym zdjęciu w dalszym ciągu, to kontrast. I to właśnie następny suwak. Ja się zbliżę jeszcze bardziej tutaj do aparatu, żebyś zobaczył, jak fantastycznie ten kontrast będzie się pojawiał w momencie, jak przeciągnę suwak kontrastu w prawo. Zobacz. To widać, prawda? To, czego brakuje na tych zdjęciach, to czerni. Mamy tu taki suwak black, odpowiedzialny właśnie za czernie. Przesuniemy go w lewą stronę, tak żeby te czernie były głębsze. To, co w dalszym ciągu jest bardzo intensywne na zdjęciu, to są biele. Więc przesuniemy biele także w lewą stronę. Oraz opuścimy troszeczkę highlighty, czyli te wszystkie elementy, które tutaj są w przepałach, zresztą mogę je tutaj wyświetlić. One są tutaj, tu na głowie. Zobaczmy, co możemy tym suwakiem zrobić. Przesuwamy go w lewą stronę. Nie musimy nawet do końca. Zobacz, jaka jest różnica między tym, co mamy po lewej stronie, a co po prawej. Tak wygląda nasze zdjęcie tylko po tych operacjach. Widać wyraźnie, że widać wszystko to, co wcześniej było jasne, przepalone, gdzieś tam się ukrywało w informacjach na matrycy. Teraz po obniżeniu ekspozycji i po podniesieniu kontrastu zaczyna wychodzić. Możemy jeszcze tutaj mikrokontrasty, czyli clarity, podnieść troszeczkę w prawą stronę, aby zdynamizować troszeczkę te szczegóły. Przy okazji, podnosząc clarity, także wyostrzamy zdjęcie. OK. Myślę, że to wystarczy. Zobaczmy sobie to zdjęcie w pełnym ekranie. Tak to wygląda w ten sposób, w tej chwili. Zobaczmy, jak to wyglądało przed. Widzisz różnicę? Jest niesamowita. Także na przyszłość, nie usuwaj zdjęć, nawet jeżeli są prześwietlone, ponieważ bardzo dużo informacji możesz odzyskać przy odpowiedniej obróbce, przy odpowiednim użyciu suwaków tylko w szufladce Basic. Oczywiście to bardzo wiele zależy od warunków, w jakich się zrobi to zdjęcie. Zależy też od tego, jaki aparat posiadasz. Ale koniecznie przetestuj. Spróbuj znaleźć wśród Twoich zdjęć, jeżeli ich jeszcze nie usunąłeś, te, które są jaśniejsze, i zadziałaj na nie w bardzo podobny sposób do tego, jak ja to zrobiłem. To wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli masz jakieś pomysły, jeżeli chcesz, żebyśmy o czymś zrobili program związany z Lightroomem, koniecznie o tym napisz poniżej w komentarzach. Obiecuję, że wszystkie je przeczytamy. Lajkuj, subskrybuj, mów znajomym, polecaj. Będzie nam bardzo miło. Zmotywuje to nas do tego, żeby robić tych programów więcej, zdradzać Ci więcej tajemnic, pokazywać więcej sekretów, które są w Lightroomie pochowane. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.
program się skończył, ale ja nie mogę się oderwać. Jeszcze musimy coś tu zrobić. Troszeczkę za żółta jest ta skóra. Sobie troszeczkę tutaj tą ściągnę tą żółć. Okej. Okay. Pięknie. Na zdjęciu w ogóle jest Maciek Naprdalik. Pozdrawiam cię, Maćku. Przystojny facet z cygaro, z rewelacyjnym malutkim aparatem nie rzucającym się w oczy. Tutaj zrobimy taką rzecz. Dodamy troszeczkę, wyostrzymy to zdjęcie. Zobaczymy. O, pięknie. Troszkę detali. Założymy troszeczkę winietki. Super. O, ale jest gorąco. Nawet bierzemy highlighty. Bieli troszeczkę, czemu nie? Nie wszystko trzeba tak ściemniać. Clarity. Wiecie co lubię? Lubię ten taki pyłek tutaj. Tu jest pięknie. Jak tu się przyjrzysz? Tu. Niby biała przestrzeń, ale jest taki pyłeczek. I drukarki to lubią. Mają gdzie swój pigment wypluwać. Mają gdzie się przyczepić. Super. Bum. To mi się podoba. No i pamiętaj. Rób w rawach.